Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj naszą parafię odwiedził ksiądz Bogumił Rębkowski, który wędruje z 20. rocznicę swoich święceń kapłańskich, pielgrzymką rowerową w intencji kapłanów polskich. Wędruje z Sokółki do Legnicy, tam gdzie były dwa cuda eucharystyczne. I przy okazji zajechał do naszej parafii, tu w Leoncinie, tu przy naszym kościele w Leoncinie. Zapytamy go, jaki jest cel pielgrzymki. Taka ciekawa sytuacja, kiedy na katechezie opowiadałem o cudach eucharystycznych w Sokółce i w Legnicy, to poprawdziłem trasę między Sokółką a Legnicą na mapie Polski. Akurat tak się fajnie złożyło, że to jest akurat po przekątnej. Stwierdziłem, że z okazji 20-lecia mojego kapłaństwa dobrze by było sprawić sobie taki prezent, mianowicie pielgrzymkę rowerową, bo sporo jeżdżę rowerem, z Sokółki do Legnicy, jako ofiara w intencji wszystkich polskich kapłanów, prosząc o siłę duchową, siłę fizyczną, o zdrowie Boże, błogosławieństwo, potrzebne łaski, tak bardzo trudne w tych trudnych też czasach. Sam doświadczam różnego rodzaju takich też słabości, więc potrzeba też wzmocnić też wszystkich tych, to co prymas Wyszyński powiedział, że jeżeli ktoś będzie chciał uderzyć, to przede wszystkim uderzy też w polskich kapłanów. A kapłan zawsze przez wieki towarzyszył, polski kościół towarzyszył narodowi polskiemu, naszej ojczyźnie. I dzięki temu przetrwaliśmy bardzo trudne chwile, począwszy od mszy świętej na Grunwaldzie, poprzez zabory. Kościół był taką ostoją polskości, dlatego też co miesiąc odprawiam mszę świętą za ojczyznę od kilku lat. No i też podróżuję. To jest też takie, wszystkim kapłanom też polecam, takie samotne rekolekcje w drodze, bo dzisiaj człowiek boi się ciszy i samotności. A ta pielgrzymka łączy jedno i drugie w sobie. Można się spotkać z samym sobą, z Panem Bogiem. Można się spotkać, nie uciekać przed sobą, przed własnymi myślami. Wiele można sobie rzeczy poukładać. I myślę, że nikt nie może nic dać nikomu, jeśli sam nie bierze. Dlatego każdy kapłan powinien też odprawić sobie takie osobiste rekolekcje, żeby wszystko sobie poukładać. Dziękuję właśnie księdzu Arkowi za gościnę. Modlę się za wszystkich kapłanów w Polsce. Modlę się też o życie Eucharystią dla całego narodu polskiego, ponieważ no, Eucharystia to jest źródło życia dla nas. My troszczymy się o wiele spraw związanych z różnego, to co Katalina Rivas w Objawieniach Tajemnicy Eucharystii mówiła, że troszczymy się o fryzjera, troszczymy się o zdrowie fizyczne, a ważne jest to, żebyśmy się zatroszczyli też o zdrowie duchowe. Dziękujemy i prosimy o błogosławieństwo dla naszej parafii. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A na koniec powiem, że aura nie sprzyja, ale pielgrzymka jest od tego, żeby czasami było ciężko. Także deszcz pada, ale jak to mówią, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Mam nadzieję, że przetrwam. Bezpiecznej, owocnej pielgrzymki życzę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich dobrego. Parafian, parafii Leoncin i wszystkich tych, którzy to w tym momencie oglądają w kapciach i w fotelu siedząc w suchym miejscu. I pozdrawiamy też, dziękuję bardzo jeszcze raz za księdzu Arkowi za gościnę. Księdzu Bogumiłowi, który tutaj nas odwiedził, i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.